Hej, witam was serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku z serii słodkości i spełniłem wasze prośby z komentarzy. Jest ze mną dzisiaj Aga! Siema! Dużo osób pisało, żebyś wpadła do odcinka, więc dzisiaj nagrywamy z Agą. Dobra, Aga, na sam początek mam coś dla ciebie, bo otóż goście w moich seriach będą mieli prezenty i pierwszy jest dla ciebie, akurat tak wyszło. Proszę, to jest bluza. Ooo, czy to będzie taka sama? Tak, dosłownie tak. Z pancake'iem. Mogę jak... założyć, żebyśmy wyglądali jak bliźniacy. Nie musisz, ale możesz jak chcesz. Uwaga, 3, 4. Puh. Wow, no, trochę lepiej. Powiedzmy, co dzisiaj mamy. Dzisiaj mam dla was przygotowany fajny test gum balonowych o smaku przeróżnym. Naprawdę, są przeróżne smaki. Tak, to Aga, wybierz sobie pierwszą, którą chciałabyś przetestować. No dobrze, to zacznijmy może od firmy, którą znamy, czyli może na przykład to. Bumba bumba frytowa. Jaki to jest smak? Imber? Co to jest? Wydaje mi się, że to będzie ta albo malina, albo czarna porzeczka. Imber. Malina. Malina, tak? Mamy to! Wow, co to jest biało? Właśnie też myślałam. Myślałem, że będzie w takim kolorze malinowym. Pachnie rzeczywiście jak malina. No tak, dobra, uwaga. Na pewno jest bardzo mączysta. Jak wszystkie chyba te. Ale ma dobry smak. W sensie słaby. Ale jest dobry. W sensie słabo czuć. Aha. No dobra. To się na tym bardzo słabo. Dajmy ocenę, tak, właśnie. Od 1 do 10. 10? Duża skala, tak. O Boże. Albo dobra, nie, od 1 do 6. Jak w szkole. Zawsze jest 1 do 5. Nie? No wszystkie dobra, też okay, są dobrze, dla wybitnych. Dobrze, okej. Okay. Więc to nie było wybitne. Dla mnie 3. 3,5. Dobra, no to lecimy z kolejną. Czyli co, zaczęliśmy od tej firmy, to kończymy też z tą firmą. W sensie, lecimy dalej. Teraz ty. To ja uwielbiam ogólnie arbuzowe rzeczy. To jest chyba tutti frutti. Nie! Tak. Miał być arbuz. Zepsułaś wszystko. Gdzie masz napisane? Truskawka, borówka, arbuz. A, to jest narysowane. Ale dobra, mam nadzieję, że będzie czuć arbuza. Ja już wiem. Aha. Czuję trochę arbuza. Ej, w zapachu też czuję arbuza. Pani pomachałem. Czuć arbuza, no. No. Ale jest jeszcze bardziej mączysta niż tamta. No. No. Ale to może dlatego, że wzięliśmy większy kawałek. Chcę zrobić balona, ale zbyt taka rzadka, jakby. No, się wiem, to jest za problem. Podkręć audio, żeby było słychać jak maszczą. Wow, to był największy balon, jak widziałem. Dobra, balony będą z następnej, obiecuję. Mamy już dwie gumy za sobą. Proszę, wybieraj kolejną. Ale ocena. A, przepraszam. 5. 5? Tak, bo czułem arbuza, była dobra. 4,5. Rzeczywiście też czułam arbuza, na pewno była lepsza w smaku niż tamta. Tak, ale coś było dziwnego z tą teksturą, że ona była taka miękka i właśnie... To fakt, i dużo mąki takiej, ale to może przez kawałek. Okej, to wybieraj kolejną. To jest coś fajnego. Jak zobaczyłem to na stronie, to byłem w szoku, bo nie jadłem nigdy gum o smaku ciasta... Weselnego? To jest tort weselny teoretycznie. No. Ej, zwykłe są, jak normalnie. Dawaj łapę. O, pardon. Ej, to naprawdę smakuje ciasto. Nie czuję. Jak to nie? Capi jak śmietana. Naprawdę. Capi. A dla mnie jeszcze jest w tym trochę kokosa. Kokosa? W sumie taki biszkopt też trochę. Śmietana. Bita śmietana, o. Kokos też jest. Bita śmietana, taki krem waniliowy na tort. Tak, bita śmietana, trochę kokosa i wydaje mi się, że trochę jakiś taki maślany. Ocena. Dobra, no nie da się robić balonu, więc słabo, więc daję 5. Ja daję 4. Więc mamy jeszcze sporo tego ogólnie. Ja sobie wybiorę może coś totalnie innego i odskoczymy trochę od takich zwykłych gum i weźmiemy to. O, i arbuzowa. Haha, moje ulubione arbuzowe. Czy to przypadek? Nice. Ej, tego się nie spodziewałem. A to jest taka rozpuszczalna? Bo tak. Trochę. Ale właśnie taka zielona w ogóle. Ej, super. Ale pachnie bardzo sztucznie. No takim arbuzem sztucznym, mówiłem, taki smak arbuza, ale nie arbuzowy, ale nie jest owocowo. Z zewnątrz jest taki obrzydliwy olej. Ale jest dobra. A ja lubię, bo ja lubię arbuzowy smak. Ale czuję ten stary olej. Bo... Ona się nie klei. Bo to jest rozpuszczalne, nie? Ja chciałem balony robić. A dla mnie jest taka kwaśna i trochę jakby arbuz z jabłkiem. Ej, jest spoko, już mi się skończyła, a zjadłem pół. Weź obryż z zewnątrz. Zobacz, że to jest taki czemu? Stary olej. Iu. Dobra, ocena. Ja daję 5. Jak może być taka niedobra?
ale nie można być baronów. I ten olej obrzydliwy. No i takie mało arbuzowe. Dobra, 4,5. Wybieraj. To teraz może spróbujmy tubki. To jest ciekawe. Jadłaś taką? Kiedyś jadłam właśnie jakąś taką płynną gumę. I ona jest taka mega dziwna na początku i dopiero potem się robi zwięzła, czyli na odwrót do tej, którą teraz testowaliśmy. Okej, okay, ciekawe. I ona jest o smaku tutti frutti. O-o! Co? No zjedz całe! Ale dobra. Dobra? Taka sztuczna, ale fajna. A pachnie rzeczywiście bardzo sztuczna. Daj mi więcej. No ona w sumie jest fajna, więc ja bym dał 5, ale nawet 5,5. 5,5, no. No, dobra, czyli najlepsza jak na razie. No. Takie delikatne te baloniki. To ja biorę kolejną. Ja wezmę to. Niebieskie kuleczki i to jest guma balonowa o smaku gumy balonowej. Fenomenalnie. Super. Super. Spróbujmy tego. Spróbujmy. Ale twarde. Tego jest skorupce cukrowej, ale guma. Ale to wcale nie jest smak gumy balonowej. Nie. Tylko taka... smak pasty z zębów dla dzieci. Dobra, ja daję 1,5. Ja też 1,5, bo śmieszna forma. No słabe to. I w ogóle niesmaczne. Znaczy to w ogóle nie jest ten smak, który jest napisany na pudełku. To może teraz na ostro. Uuuu. Big red. Czy to jest to cynamonowe? To nie jest. To jest to? Takim właśnie mocnym cynamonem. Jest dobra, ale moim zdaniem za bardzo piecze. Niby cynamonowe, ale mi też podchodzi takim piernikiem trochę. Ja bym dała... Ja dam 4. 4,5 albo 5. Więc mamy tutaj jeszcze te dwie, ale one są podobne do tej... Arbuzowej. Arbuzowej i będą pewnie, to jest truskawkowa, ta jest winogronowa, nic ciekawego. I ta, bo ta ma po prostu słabą teksturę, więc te kulki odrzucamy. To lecimy z Tuba Buba o smaku coli. Ja niestety już miałem okazję jej spróbować, ale ja nie. Więc trochę wiem jak smakuje, ale właśnie, może patrz, ten kolor jest fajny. O! Czuję bardzo mocny zapach coli. Rzeczywiście. No. Kwaśna. Co myślisz? Jest kwaśna cały czas. No, jest mocno kwaśna, ale bardzo dobra. No, ja daję 5. A balony próbujemy robić? Moja jest strasznie twarda ogólnie. Moja też. Mimo wszystko ta była lepsza w tej tubce. No. Ale czy lepsza od cynamonowej dla ciebie? 4,5, bo jest twarda. Czyli gorsza od cynamonowej. Dobra, czyli teraz ty, Aga, wybierasz. Ta mnie ciekawi, bo jest ten smak, nazywa się Snappy Strawberry. Ale pachnie bardzo ładnie. Czuję mąkę strasznie. Ale sam smak truskawki jest dobry. Dla mnie jest trochę za lekko. W sensie nie czuję tej truskawki tak mocno. Jest delikatna, ale dobra. Okej, dla mnie jest spoko. Czyli takie 4,5. 4,5, no. No. Czy kola była lepsza, czy nie? Wydaje mi się, że była lepsza kola. Czy ty to wybierałaś teraz? Tak. A no to fajnie, no to ty wcześniejszą brałaś tubkę, to ja biorę tą tubkę. I to jest tubka o smaku malinowym. Przepraszam. O kurde. Sorry. Ale dziwna. Będę mieć niebieskie zęby i niebieski język, sorry. Ale fajna. Ale jest gorsza w konsystencji niż ta różowa. Pokaż zęby. A zęby? Też masz trochę niebieskie u góry. No Barbie, więc fajna zabawa. Daję 4. A ja daję 3. 3. No. No i została nam ostatnia, ale jakby nie ostatnia, bo jeszcze jedną mam gdzieś tam, muszę ją poszukać. I uwaga. Tęczowa guma o smaku tęczowych lodów. Dobra, otwieraj. Otwieramy i ja mam nadzieję... Właśnie jak chciałbym, żeby one były kolorowe. Są białe, zwykłe. O kurde. Jak te syropy. Tak, to prawda. Dobra, próbujemy. Ale dziwny smak. Takie ładne opakowanie, a tak bardzo... Ej, to jest chyba najsłabsza z dzisiejszych. Czekałem na nią do samego końca prawie. Ja też, ale to przez opakowanie. Tak, opakowanie jest piękne, a... To nie smakuje jak te syropy jakieś takie. Jakieś tutti frutti. To teraz na koniec Agnieszka. Mam coś fajnego. Otóż, dowiedziałem się, że istnieją takie gumy, które są mega, 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 mega mocne pod względem mięty. I podobno, jak się je, to jest takie... BAM! Więc mam taką gumę, nie wiem, czy to jest jedna czy dwie, nie wiem, jeżeli podzielimy. Okej, okay. Taki challenge na koniec. Tak, to jest challenge na koniec, taki to ekstra. Przynoś. Uwaga, uwaga, mam coś ekstra. Super Uber Mint. Explosively strong gum. One są trochę białe, okrągłe, a trochę przezroczyste. Takie kulki jajka. Się... Chciałem, że właśnie są jakieś przezroczyste środki. Granat! Ale żeś miętą. Ej, rzeczywiście. O kurde. No dobra, 3, 4.
Ostre. Yes. Ale miętowe. A! Przegryzłem środek. Jak ty robiłeś wcześniej? Ale z drugiej strony, wiesz co, nie rusza mnie to. A mnie rusza, bo nie mogę oddychać. Wiesz co, mi się wydaje, że one są trochę jak... jak winter fresh. Tak, zabiła wszystkie smaki wcześniejsze. Ale teraz, jak wyplułem, czuję się jakbym umył zęby dopiero co. To jest właśnie trochę takie... Wytrawna, taka jakbyście... O, krople żołądkowe na przykład. Także, moi drodzy, nasz test gum ogólnie jest zakończony. Powiedzmy, co wygrało. Dawaj, czyń honory. Wygrała guma, która była... To był najlepszy dzisiejszy balon. Nie chodziło z gumy, która wcale nie być balonowa. Naszym zwycięzcą jest... Guma w tubce. Tak, tutti frutti. Ale, mówiąc sama za siebie, bardzo mi smakowała ta guma też. Chciałbym spróbować inne smaki jeszcze z tej firmy. Także jeżeli chcielibyście testy gum z Agą, jeszcze druga taka część trochę, ale konkretnie z tej firmy, to dajcie znać w komentarzu. Także dziękuję bardzo, mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, wpadajcie do Agnieszki. Pa, pa! Dzięki, pa!